No hej, dzisiaj przedstawiam Wam moca Star Trek. Ostatek ala klingoński, trochę pokraczny, a to dlatego, że wykorzystałem tylko elementy, jakie znalazłem na ziemi podczas zabawy z dziećmi. Taki sobie zamiar wziąłem. Nie miałem zamiaru szukać jakiejś dużej liczby sklocków. Stwierdziłem, że spróbuję zbudować coś z niczego. No i muszę przyznać, że dobrą godzinę główkowałem jak to wszystko połączyć. I żeby to w miarę sensownie wyglądało. No ale myślę, że tutaj wyszło całkiem ciekawie. Całkiem spoko prezentuje się ta jednostka ala Klingońska. Bardzo ciekawie tutaj wyglądają niektóre elementy. Parę rzeczy bym zmienił, na pewno. Na pewno parę rzeczy zmienię, ale to już, gdy wezmę i wyciągnę sobie na spokojnie więcej klocków do zabawy z dziećmi, a nie gdy będę używał jakiejś takiej garstki elementów pogazetkowych. I tak jestem zadowolony z efektu, jaki mi wyszedł. No i jednostka. Jak dla mnie bardzo fajnie się prezentuje. Zbudowana z niewielu elementów. Ale na pewno bardzo ciekawa. No, miał być to Bert of Prey. Nie wiem czy do końca wyszedł. No, na internecie jest dużo lepszych modeli, ale na pewno nie robionych z takich gazetkowych odpadów, gdy dzieci się bawią i budują swoje własne konstrukcje. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że uda mi się więcej takich zbudować ciekawostek. U mnie w domu na pewno zapunktowałem, bo dzieciaki były zafascynowane, że można z takiej małej ilości klocków, elementów. Coś całkiem fajnego zbudować. A konstrukcję jako taką znają, więc naprawdę były pełne podziwu. No i same zaczęły coś wymyślać, gdy coś widzą w telewizji, same coś próbują konstruować z tego co akurat mają pod ręką. No tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, hej.